Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Pracuję w zespole szkół nr 19. Jest to szkoła integracyjna, która wymaga od nauczycieli zarówno bardzo dobrego przygotowania pedagogicznego, ale przede wszystkim zrozumienia, czym jest niepełnosprawność. Jest to prawdziwa szkoła życia, której każdego dnia zdaje egzamin z własnego powołania. Bardzo ważny w życiu był dla mnie zawsze sport. Wiele lat trenowałam judo, mam brązowy pas. Sport nauczył mnie wytrwałości w pokonywaniu trudności, uporu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jeżeli coś robię, to robię z pełnym poświęceniem i do końca. Rodzina to mąż i dzieci. Są dla mnie wsparciem i odskocznią od problemów dnia codziennego. Wiem, z jakimi problemami boryka się współczesna rodzina i chciałabym w miarę możliwości pomóc, wesprzeć. Bydgoszcz to miasto pokoleń, dla pokoleń. Nie będzie ich, jeżeli rodzina będzie słaba i zagrożona. Chciałabym zmierzyć się z tymi zagrożeniami.